praca domowa odrobiona, dwa zwycięstwa z Energą Toruń, dzisiaj 4-0. No, lepszego początku nie można sobie wymarzyć. 2-0 po 6 minutach to jest nokaut, można powiedzieć. Tak, ale teraz gramy tam. Najważniejsze, że nie dostaliśmy bramki, jak mówiłem wcześniej. I zapomnimy o te dwa mecze, idziemy tam, żeby wygrać też. Nie? Strzeliłeś dzisiaj gola ładnego od poprzeczki, ale też troszeczkę szczęście cię omijało. No faktycznie, no miałem trzy poprzeczki dalej, no nie mogę strzelić więcej, ale nieważne, jak mówiłem, że nieważne ile wygrasz, czy 4-0, czy 1-0, ważne, że wygrasz mecz playoffa i to się liczy. Czy ten mecz dzisiaj drugi był dla was łatwiejszy, czy ten pierwszy, jak z perspektywy czasu? No wiadomo, że pierwszy mecz zawsze jest taki stres, pierwszy tercji, no patrzymy co oni robią, trochę źle graliśmy wczoraj pierwszy tercji, ale potem to złapiemy to i pewność siebie i wszystko i faktycznie dzisiaj no, było trochę nam łatwiej, mogliśmy dużo więcej goli strzelić. Nie wiem, odnoszę wrażenie, że w trzeciej tercji już przy prowadzeniu 3-0 chcieliście chyba przećwiczyć grę w osłabieniu, bo tych kar troszkę seryjnie łapaliście sporo. Ja też tego nie rozumiem, jak prowadzisz, musisz grać spokojnie, niepotrzebnie żadnych kar robić, no, trochę ruszasz nogami i utrzymasz wynik, ja tego... No to jest doświadczenie, no niektórzy są młodzi, niektórzy no tak to jest. No. A teraz dwa mecze, rywalizacja przenosi się do Torunia. Jak myślisz, czy oni was zaatakują, czy będą grać ostrożnie jednak dalej z takim respektem? Nie, muszą iść ostro, no już nie mają na co czekać, no to dlatego my musimy dobrze bronić, każdy swoje pozycje trzymać i grać na kontrę i coś chcieli spokojnie. Czyli rozumiem, że w piątym meczu już się tu nie widzimy w Oświęcimiu, w ćwierćfinale przynajmniej. Nie można tak powiedzieć, nie wiadomo, to jest playoff, może coś, jakieś kary, nie wiadomo. No, mam nadzieję, że nie akurat, że to skończymy tam, ale nie lubię tak mówić do przodu po prostu, bo to przynosi pycha czasami. No. Jest to drugi mecz i drugie czyste konto, no to chyba dużo pomaga. Tak, to jest najważniejsze, bo w ich głowie, jak jesteś napastnikiem i nie potrafisz playoffa, strzelić jedną bramki, to tak boli. Wracasz do domu i cały czas się zastanowisz, kurde, no nie idzie, nie mamy żadnej szansy prawie, żeby to strzelić. No to moralne jest, to jest dla mnie najważniejsze, że nie dostaliśmy żadnego golu. A nie boicie się, że to się odbije właśnie w Toruniu? Nie, musimy tak dalej myśleć, że na zero nie dostajemy nic. Mamy taką dobrą, ofensywną drużynę, zawsze coś potrafimy strzelić, ale nie dostać. Bo mamy zawsze tak, że nie możemy pozwolić, że ktoś prowadzi z nami po prostu. Musimy bronić i coś chcieli spokojnie, coś damy.